Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy dzisiaj cykl spotkań zatytułowanych Od słowa do słowa. Przypomnę może tyle, że chcemy takie spotkania prowadzić cyklicznie w każdy piątek. Zawsze o godzinie 19 będziemy rozważali Boże Słowo, ale chciałbym, żeby to spotkanie było też otwarte, żebyśmy mogli rozmawiać, żebyśmy mogli wymieniać jakieś myśli. Ewentualnie, jeżeli będzie ktoś sobie życzył, może poprosić o jakąś modlitwę, podać taką intencję. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry czas, który pomoże nam zakończyć tydzień pracy, tydzień różnych obowiązków i znaleźć jakąś taką chwilę wyciszenia właśnie w rozważaniu Bożego Słowa. Niech to będzie taki czas naprawdę duchowy, spokojny. Mam nadzieję, że taką rolę, taką rolę po prostu spełni. Na pierwsze spotkanie wybrałem pewien urywek Ewangelii, który znajduje się w pierwszej Ewangelii, w drugim rozdziale. Jest to Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od wiersza pierwszego. Czytamy tutaj o pewnych bohaterach, którzy pojawili się w życiu bardzo małego Pana Jezusa. Ja może przeczytam o tym, co tu jest napisane. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów, i nauczycieli ludu wypytywał ich, gdzie ma się Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, Dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miasta, gdzie było dziecię, zatrzymała się. I, ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadwszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Mamy ciekawą wzmiankę o osobach, którym no, tradycja, późna tradycja chrześcijańska nadała imiona, określiła dokładnie ilu ich było. Słowo Boże o tym nie wspomina, ale mówi o nich jednak jako o czymś, mówi o nich i o tym, co się z nimi działo, jako o czymś naprawdę wyjątkowym. Otóż czytamy o pewnych przybyszach ze wschodu. Nie wiemy skąd byli. Ten opis wskazuje, że mogli być z dalekiego Babilonu, może z Persji, z Arabii. No na pewno nie byli to ci, którzy od wieków, z pokoleń znali Słowo Boże i należeli do ludu Bożego tamtego czasu. A jednak, badając niebo, badając być może starożytne księgi, być może ciągle będę mówił być może bo nie wiem jak to się stało ale być może, zaglądali nawet do Ksiąg, które znamy ze Starego Testamentu. Byli otwarci na to wszystko, byli ciekawi, co ma się wydarzyć w przyszłości, a oczekiwali czegoś wielkiego. I czytamy, że chyba poruszeni, na pewno poruszeni przez Boga, przez Ducha Świętego, nabrali przekonania, że gdzieś w świecie ma urodzić się ktoś wyjątkowy, król, któremu chcieli złożyć darę i którego chcieli uczcić. Kłaniając mu się. Udali się w drogę, bo byli przekonani, że gwiazda, która w jakiś niezwykły sposób pojawiła się na nieboskłonie, to jest dokładnie ten znak, który ich doprowadzi do celu. Poszli. Szli długo. To była naprawdę długa, męcząca droga. Tak naprawdę szli nie wiedząc, dokąd idą. I to jest naprawdę w tym wszystkim niezwykłe. Bo co innego przekonanie, że ma wydarzyć się coś wyjątkowego, a jeszcze coś innego. Dzieje się wtedy, kiedy zaczynamy robić coś z tym. Ci ludzie zachowali się trochę jak Abraham, opisany gdzieś na początku Pisma Świętego. O nim właśnie Pismo Święte mówi, że poszedł nie wiedząc dokąd idzie, a jednak szedł kierowany wiarą, silnym przekonaniem, że to, co robi, jest wolą Boga. Ci mędrcy ze wschodu robili, robili tak samo. Nie wiedzieli, dokąd pójdą, ale szli, ponieważ dla nich stało się to czymś niezwykle, niezwykle ważnym. Nie tylko oni, nie tylko Abraham. Czytamy o całym narodzie izraelskim, który kiedyś poszedł również taką drogą. Wtedy, kiedy Bóg wyprowadził ten naród z Egiptu, czytamy o tym, że takim znakiem, żeby powstać, żeby zwinąć obóz, żeby iść dalej na kolejne miejsce przystanku, tym znakiem był obłok w ciągu dnia, a słup ognia w ciągu nocy. Szli kierowani wiarą. Nie wiem, czy współcześni żyjący właśnie w Palestynie myśleli o nich w jakiś taki niezwykły sposób. Były to odległe kraje, odległe narody, ludzie, których nie znali. A jednak to oni, zanim jeszcze narodził się Pan Jezus, znaleźli nie tylko informacje, ale wiedzieli, co zrobić, żeby skorzystać z tego niezwykłego przywileju. Ma narodzić się zbawca świata? Mesjasz? Nie wiem jak go nazywali, ale poszli. Myślę, że kiedy ta gwiazda w pewnym momencie zatrzymała się nad miastem, nad stolicą państwa, nad Jerozolimą, chyba poczuli ulgę. Mieli świadomość tego, że doszli do celu. Ale kiedy weszli do środka, wyobrażam sobie, że pytali, gdzie jest król, który się urodził. Ale ludzie chyba wzruszali ramionami, nie wiedzieli o czym on mówi. Co można zrobić? No, chyba pójść tam, gdzie można spodziewać się tego nowonarodzonego króla, a więc do pałacu królewskiego. Czytamy o tym, że spotkali się z Herodem. Herod musiał im uwierzyć, bo wiedział, że na jego dworze nie urodził się następca tronu. Ale jeżeli on został zatrwożony, jeżeli czytamy o tym, że tak naprawdę w wyniku tego została poruszona cała Jerozolima, Król potraktował to bardzo poważnie. To dobrze? Wydawałoby się, że tak. Ale nie wiedział dalej, co z tym zrobić, więc poprosił tych, którzy powinni mu wyjaśnić resztę. Przywołał kapłanów, arcykapłana, tych, którzy potrafili, znając Pisma Święte, wyjaśnić szczegóły. I rzeczywiście zdali egzamin doskonale. Odpowiedzieli na pytania króla: Gdzie urodzi się Mesjasz? Urodzi się w Betlejem bo tak zapowiedział prorok Micheasz. I my o tym czytamy w piątym rozdziale tej księgi. Ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami, książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie, lud mój izraelski. Zdali relację z tego, co przeczytali w Słowie Bożym i wrócili do swoich domów. Ta historia mnie zadziwia. Historia mnie zadziwia wieloma rzeczami. Zobaczcie, wracając do króla Heroda. Człowiek, o którym historia wie, że był chory na ambicje, że tak naprawdę miał obsesję władzy, zabił własną żonę, nawet niektóre ze swoich dzieci, bo podejrzewał, że mogą sprawić, że straci on władzę. Teraz. Niby zainteresowany faktem, gdzie urodzi się Mesjasz, a przecież był częścią narodu, który od tysięcy lat czekał na to wielkie wydarzenie. Doczekał się. Ma tego świadomość, ma takie przekonanie, ponieważ traktuje to wszystko niezmiernie poważnie i jest gotowy zabić tego, który się urodził. Zadziwiające. Wie o fakcie, zna słowo Boże i nic z tego dobrego nie wynika. Pomyślmy także o tych, którzy to słowo tłumaczyli, o kapłanach tamtych czasów. Czytamy o tym, że wiedzieli dokładnie, co powiedzieć, ale oni tak naprawdę nie mają w swoim życiu miejsca dla kogoś, kto będzie mesjaszem. Tak to wygląda. Zresztą może i ambicja odgrywa pewną rolę. Jak oni, znawcy prawa, będą słuchali jakichś mędrców ze wschodu, ludzi, którzy, którzy powinni się uczyć. A nie wyjaśniać jakieś tajemnice tym osobom. Hmm, wiedzieli coś jeszcze. Słowo Boże wspomina pasterzy, których aniołowie poinformowali o tym, że urodził się Mesjasz. Za chwilę do tej historii przejdziemy, ale wspomnę tylko, że ci pasterze byli przekonani, że aniołowie powiedzieli im prawdę i chodzili po Jerozolimie. O Wieszczali tę wspaniałą wiadomość. Ludzie coś o tym słyszeli, ale kto będzie ich słuchał? Na pewno nie kapłani. Przecież ten prosty lud był pogardzany. Oni nie potrafili prawdopodobnie czytać i pisać. Słuchać takich ludzi? Dramat. Ale moi drodzy, ja u progu tego roku, który się zaczyna, nie chcę mówić o przywarach ludzi i o tym, co jest słabością, o tym, co jest niewykorzystaną szansą. Ja chcę mówić o czymś, co jest naprawdę niezwykle pozytywne. Pomyślmy o mędrcach ze wschodu. To ludzie wiary. Chociaż tak naprawdę trudno ich o taką wiarę podejrzewać, bo ci, do których przyszli, mówili prawdopodobnie o nich, że to są poganie. A jednak mieli wiarę. To byli ludzie, którzy poddali się wpływowi Ducha Świętego. To byli ludzie, którzy potrafili podjąć trud naprawdę długiej i męczącej wędrówki. A kiedy zobaczyli króla, wyobraźmy sobie, co tak naprawdę zobaczyli. Skromną rodzinę? Małe dziecko owinięte w pieluszki? To jest król? Tyle trudu? Po co to wszystko? Nie, nie, takie pytania nie padły. Czytamy w tej historii, że kiedy weszli do tego domu, oni upadli i złożyli pokłon temu dziecku. Wyobraźmy sobie to. Dorośli, mężczyźni, mędrcy, ludzie, którzy w swoim kraju stanowili jakąś elitę intelektualną. To byli naprawdę mądrzy ludzie, naukowcy tamtych czasów. Upadli. Być może właśnie wyglądało to tak, jak opisywane są zwyczaje tamtych czasów. Że padali na kolana i swoim czołem dotykali ziemi, tego podłoża, na którym stali, a później złożyli im dary i nie byli tym wcale rozczarowani. To, z czym przyszli, wypełniło się. I to mi się podoba. I chciałbym, żebyśmy w tej historii właśnie o tym pamiętali. Wspomniałem o innych osobach, które też mogą być traktowani jako margines. Przez wielkich tamtych czasów, ale nie byli marginesem. Ewangelia według świętego Łukasza, w drugim rozdziale, wspomina o pasterzach, którzy pracowali. Wtedy, kiedy pan Jezus się rodził, oni gdzieś na górach paśli, w górach paśli swoje owce. Przychodzą do nich aniołowie. To właśnie do nich przychodzą wysłannicy nieba. Mówią o tym, co się wydarzyło. Ja nie chcę czytać w tym momencie całej tej historii, ale w drugim rozdziale tej Ewangelii od wiersza 15 czytamy to, co mnie zadziwia i to co mi się bardzo podoba. A aniołowie odeszli od nich do nieba. Pasterze rzekli jeden do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. A Ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o dziesięciu Czytamy w wierszu 17. Poszli zaraz, rozgłaszali, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego wiersza Słowa Bożego, który pominąłem. Jest powiedziane, że śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię, Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. Śpiesząc się, przyszli. Rozgłosili to. Czytamy w Wierszu 20. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga, za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Ludzie wiary. Być może daleko od tej całej mądrości, którą ludzie zdobywali w szkołach, religijnych szkołach tamtych czasów, ale mieli otwarte serce i taką gotowość żeby na głos Boga zareagować. I to od razu, szybko, nagle. Biblia mówi o jeszcze innych pozytywnych historiach tutaj związanych z narodzeniem Pana Jezusa. Czytamy o pewnym starszym człowieku, miał na imię Symeon. Miał marzenie. Jak on chciał przed śmiercią zobaczyć Zbawiciela. Wielu ludzi marzyło. Wielu ludzi naprawdę chciało doczekać takiej chwili. Ale w tym drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, czytamy w wierszu 27, przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc, teraz puszczę, puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje wielkie słowa moje oczy widziały zbawienie co on tak naprawdę widział małe dziecko ale duch święty powiedział mu że to jest ten zbawiciel ten mesjasz jego marzenie się spełniło mogę umrzeć spokojnie to jest dobre i to mi się podoba czytamy o innej niewieście kobieta która ma ponad 80 lat ale to, co może robić, czyni z wielkim zapałem. Modli się, pości, często przebywa w świątyni. Czytamy, że tejże godziny chwaliła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Moi drodzy, historia niezwykła, bo historia narodzenia Pana Jezusa wiąże się z historią zwykłych ludzi. Ale Pan Jezus przyszedł na tę ziemię po to, żeby, żeby właśnie być wśród ludzi. I był z nimi od samego urodzenia. I chciałbym, żebyśmy myśleli właśnie o tych, którzy gotowi byli na to zareagować spoglądać na małe dziecko i widzieć to, co rzeczywiście w tym momencie historii było najważniejsze. Nie było nic ważniejszego we wszystkich miejscach, na ziemi, jak to, że narodził się Pan Jezus. Oni mieli ogromny przywilej, że mogli się w tym wszystkim znaleźć, żyć wtedy, oglądać, słuchać, podziwiać, wielbić Boga za to. Wszyscy to mogli zrobić. Nie będę mówił o tym, że inni byli zajęci swoimi sprawami. Czekali. i wydawało im się że się nie doczekali moi drodzy chciałbym abyśmy w tym momencie pomyśleli nie tylko o tamtych czasach ale kiedy rozpoczyna się nowy rok od taka umowna rzecz nowy rok ale jednak tak właśnie jest rozpoczyna się nowy kolejny rok życia chciałbym a żeby bóg nam pomógł znaleźć się w podobnej roli no nie dosłownie, ale w podobnym stanie ducha jak ci, o których teraz czytaliśmy. Żebyśmy byli otwarci na Boże Słowo, żebyśmy chętnie je poznawali, żebyśmy znaleźli to, co, tam, co w tym Słowie jest, co rzeczywiście Bóg chce, żebym ja poznał, żebym ja zrozumiał, ale żeby się to nie skończyło na moim rozumie, ale żebym był gotowy iść i robić chętnie, szybko, to, co jest dobre dla mnie, żebym chętnie oglądał Boga, tak jak on został opisany w Słowie Bożym, żeby nie brakowało mi w życiu entuzjazmu do tych dobrych rzeczy, które należy naśladować, wiary, żeby przyjąć każdą sytuację, która w tym nowym roku się pojawi. Jezus dorósł. Jezus żył, umarł, ale z wstał. I dalej gotowy jest być bardzo blisko nas. Chciałbym, naprawdę bardzo bym chciał, ażeby ten Chrystus był ze mną i z Tobą, z nami wszystkimi, przez te wszystkie dni, które są przed nami. Niech Słowo Boże żyje. Niech będzie rzeczywiście takim miejscem, w którym znajdziemy dokładnie to, czego potrzebujemy. Niech to się spełni w naszym życiu. To każde dobre Słowo, o którym dowiemy się, że Bóg. Przepowiedział dla mnie. Pomyślmy o tym. Za chwilę wysłuchamy utwór muzyczny, ale, tak jak zapowiadałem wcześniej, chciałbym, żebyśmy mieli czas na podzielenie się tymi myślami, które gdzieś zrodziły się w naszych umysłach właśnie podczas lektury Bożego Słowa. Jeżeli życzycie sobie, napiszcie o tym. Jeżeli chcecie, żebyśmy się o coś modlili, wyraźcie taką, taką myśl, takie pragnienie, takie życzenia, ale chciałbym, żebyśmy naprawdę byli w tym wszystkim blisko Boga, bo takie jest przeznaczenie tych spotkań. Tak sobie to wyobrażam, bo tylko wtedy będziemy rzeczywiście mogli skorzystać ze słowa, które jest żywe i które ma nam cały czas naprawdę wiele do powiedzenia. Dziękuję.